Maciej Łuczak z tej strony, a dzisiaj łapiemy sobie wiewiórki. Proszę bardzo, jaka piękna wiewiórka. A tam jej koleżanka gdzieś się czai. No ale dobra, zmierzamy do meritum. Jakiś czas temu Aaron na moim kanale zadał pytanie, jak można ulepszać Pałac Pamięci. Przy czym było to trochę pytanie takie ogólno, otwarte. Nie jest mi się łatwo ustosunkować tak precyzyjnie, bo nie wiem za bardzo, o co chodzi. Natomiast postaram się jakoś odnieść do tego, jak można Pałac Pamięci ulepszyć w takich trzech prostych tipach. Po pierwsze, mnie dużo ulepszeń wprowadziła taka zmiana, aby bardziej kondensować informacje, aby skupiać się na tym, żeby nie umieszczać całej kserówy wielkiej w jednym pomieszczeniu w Pałacu Pamięci na przykład, wszystkich informacji naraz, tak upychać, wiecie, jak trupa w szafie, tylko opierać się na słowach kluczowych, czyli nie zapamiętywać materiału jeden do jednego, na zasadzie dosłownie wiem wszystko, tylko pamiętać ideę, pamiętać takie słowa, które są triggerami, wyzwalaczami informacji w danym momencie i dopiero wtedy takie skojarzenie do tych triggerów, do tych słów kluczowych umieszczać w Pałacu Pamięci. To jest taki tip, który bardzo mi ułatwił życie w kontekście właśnie budowania pałaców pamięci. Takim kolejnym spostrzeżeniem z mojej strony jest to, żeby dużo uwagi poświęcać właśnie samym skojarzeniom. Czyli nie budujemy ich na zasadzie na odwal się, a chyba mi się kojarzy, więc tutaj już to upycham, jedę z kolejną stacją. Nie. Robimy coś takiego, że staramy się na maksa solidnie właśnie opracować dane skojarzenie, daną informację, bo to i tak wyjdzie z czasem, że my czegoś nie zapamiętaliśmy przez to, że nam się do kitu skojarzyło, że dana postać czy dana czynność w ogóle nas nie ma tego haczyka w mózgu, nie? Więc skojarzenia muszą być po prostu solidne. I mnie się wydawało, że mogą być takie byle jakie, nie ma znaczenia, ale jednak warto przyłożyć się, trochę czasu poświęcić, aby właśnie te skojarzenia poszczególne naprawdę robiły robotę. Żeby to nie było tak, że robimy coś na odwal się byle jak. I taka trzecia opcja, o której chciałbym powiedzieć, to jest to, że dużo ulepszeń w kontekście Pałacu Pamięci dało mi to, gdy zacząłem notować. Notować, co umieszczam w każdej poszczególnej stacji. Mam taki specjalny swój szablon w Excelu, w którym notuję sobie właśnie takie rzeczy, co jest w stacji A, co jest w stacji B, co jest w kolejnej stacji, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej. Wszystkie skojarzenia, wszystkie informacje, jakie mi są potrzebne, wszystko mam w Excelu. I gdy zapominam jakiegoś skojarzenia, jakiejś informacji, bo oczywiście przy pierwszych powtórkach to się zdarza, to wtedy sobie wracam do tego i patrzę, a to było to, okej. Okay. Powtarzam, pamiętam, nie mam z tym problemu. Polecam notowanie w trakcie budowania pałaców pamięci. To jest bardzo, bardzo ważna umiejętność, bardzo ważna rzecz. I pomaga nam też ulepszać na bieżąco nasz pałac, bo gdy zapamiętujemy 30-40 rzeczy, okazuje się, że tej 25 nie pamiętamy, to możemy do niej wrócić, na przykład ulepszyć skojarzenie, zmienić je na coś, co bardziej nam się kotwiczy i wtedy mamy już pałac dużo bardziej precyzyjny, dużo bardziej taki, który działa. Przy okazji właśnie ulepszamy cały proces, ulepszamy nasz własny pałac. I mam nadzieję, że chociaż trochę odniosłem się do tego, co Aaron w swoim komentarzu zawarł, bo możemy właśnie takimi prostymi krokami trochę nasz ten pałac ulepszyć. To tyle z mojej strony, pozdrawiam! No nie.